No, witam Was w następnym odcinku. Dawno się nie widzieliśmy. Akurat dzisiaj przejechałem na taką łąkę, na tak zwany śmietnik u nas w Krakowie. Przywiozłem sobie Fantoma, dwójeczkę, już go widzieliście wcześniej na filmach, żeby sprawdzić działanie Fantomika przez tableta, czyli żeby tam ustawić punkty, po których ma latać i żeby on sobie latał. Kupiłem sobie właśnie ostatnio taką walizkę. Znaczy, no, walizkę. Taki plecak na Fantoma, żeby go nie uszkodzić w czasie jazdy. Dobra, no to co? Lecimy. Włączamy sobie aparaturę. Włączamy sobie ten moduł. Włączamy sobie tableta. Teraz tak, połączyłem się z siecią Wi-Fi akurat w moim telefonie, bo tam jest, bo tu jest LTE, a w tablecie niestety nic nie mam. No, to jest łąka, gdzie wcześniej latałem. I tam był obszar, gdzie nie mogłem wykorzystać tableta ze względu na to, że jest lotnisko, ale udałem się teraz w inne miejsce. Dobra, przełączymy się na Fantoma. Gdzie ten Fantom jest? To jest Fantom. Połącz. Połączyło nas z Fantomem. Powinno nas przerzucić w inne miejsce. Gdzie to my jesteśmy? 10 satelit. O, jesteśmy tutaj. No i bardzo dobrze. Pobrały się mapki. I chciałbym przetestować, czy będzie sobie latał sam, że tak powiem. Stworzymy mu takich parę punktów. Jeden punkt, drugi punkt, trzeci punkt. No. O, powiedzmy, że takie punkty. Niech sobie tak leci. O. No i luto, na 30 metrach. No może nie na 30, tylko powiedzmy, że wyleciał na 20, na w pierwszym punkcie. Następny na 24 i 30, dobra, może być. Czyli mamy wszystkie punkty utworzone. No i dajemy, że jesteśmy gotowi. Pierwszy punkt 20, 24, 30 i 30 metrów. Dobra. Teraz tak, może uda się na tą stronę. I dajemy przycisk go. Aha, jeszcze jedna rzecz. Mianowicie włączymy nagrywanie. No i patrzymy teraz na mapkę.
No i leci sobie na tych 20 metrach. Ma 97 metrów. Oczywiście w każdym momencie możemy to wyłączyć i przejąć nad nim kontrolę z aparatury. Tam sobie gdzieś poleciał. Jest pierwszy punkt. O. Obrócił się, leci na następny. Jest na trzecim punkcie. Tam jeszcze ktoś lata jakimś swoim dronikiem. O, mój jest po prawej, tam kogoś jest po lewej. No i mój leci w moją stronę. O, jest to ładnie pokazane. Możemy oczywiście w każdym momencie sobie przerzucić, zobaczyć to, co widzi kamerka. No i jest. Przeleciał nad nas i możemy dać go home. Tak. Tutaj tylko jest niestety wysoka trawa, więc po prostu ja sobie go złapię do ręki. Jak widzicie, złapałem go do ręki, wylądował. No i dobrze. Możemy mu jeszcze raz wrzucić punkty. Wykonał misję, tak. Nie tak. 137 metrów. Powiedzmy, że drugi tu. Trzydzieści metrów może być. Nie, kolejny będzie wyżej. Niech na 54 metrach sobie leci. Tak. 30, 54, 54 do domu. Tutaj się jeszcze gdzieś chyba szybkość wybierało, z jaką on ma o lecieć. Slow, middle, fast. Dobrze, damy mu, żeby z fastem leciał.
czyli szybko to powinien zrobić. Dajemy done, czyli gotowe i go. Aha, co nam napisał? Musimy na aparaturze dać cyk, cyk. Go. Jest to tryb szybki. No faktycznie leci bardzo szybko. 70 metrów, 60 metrów do celu. I on się tak powoli wzbija do góry. Mam jeszcze 12 minut lotu, z tego co widzę, u góry. 78% baterii. Pierwszy punkt zaliczył. Możemy zobaczyć, co on widzi w danym momencie. Ile satelit, tutaj mamy, w którą stronę jest obrócony, czyli radar, na jakiej wysokości, dystans, altitude, speed, wszystko tu mamy. Przerzucamy sobie mapkę i widzimy, co on w danym momencie robi. No i jest. Ciekaw jestem tylko, czy on jak przylatuje w miejsce... Aha. Czyli chyba pokazuje, że wykonał misję. Aha, i on sobie wisi nad nami. No dobrze. Okej. Cancel mission? Nie. Cancel mission? Tak. Dom. I lecimy jeszcze raz. I jeszcze raz leci po tych samych punktach. No tutaj się przypatoczył jeszcze jakiś jeden dron. Baterii. Pierwszy punkt zaliczony. Leci do następnego. Naprawdę bardzo szybko lata w tym trybie fast. Co my tu jeszcze mamy? Aha. Możemy sobie przerzucić kompas. Wyśrodkować sobie. Dotarł do drugiego punktu. Dystans, metry. No jest. Przyleciał nad nas. Czy można nam upuścić po prostu, żeby jeszcze raz latał? Przerwij misję. Pokazuje nam się to samo. No dobrze. To teraz damy mu nie 30 metrów, tylko na przykład 70 metrów. I tu 84. Gotowe. Go. Przeliczę punkty. No i leci.
40 metrów na wysokości 70 metrów. Wkurza mnie to, że się wyłącza cały czas tablet. Miejmy nadzieję, że się nie zderzymy w powietrzu. 80 metrów. Widzę, że on, jak ma punkty wysokości punktów, to on się po prostu wznosi do góry. Powoli. Dobra, dajemy mu go home. Leć do domu. Tu mamy podgląd z kamerki. W 30 metrach jest. No i znowu go złapię do ręki, bo ze względu na nierówny teren, wysoką trawę. Także jak widzieliście, można latać bez aparatury, nie dotykając jej. Jest tu wszystko pokazane ładnie. Gdzieś tu było pokazane w ogóle, żeby go znaleźć. Opcja szukania, tylko nie wiem, w którym to było miejscu. Gdzieś to tu było, tylko gdzie? Zakończ misję, tak. No i nie wiem, gdzie to było. Dobra, generalnie to chyba tyle z testów. Bo tylko tyle chciałem potestować, czy to działa. Jak widać działa, mam połowę baterii. No a wcześniej byłem po drugiej stronie, na tej łące, ale to był niestety obszar tam lotniska w Balicach i nie mogłem tego przetestować. Dobra, znajdę za chwilkę, gdzie się go szuka i za chwilkę się odezwę. Generalnie to tak, znalazłem. Gdzie jest szukanie fantoma? Gdyby wam na przykład gdzieś właśnie upadł i byście nie wiedzieli, gdzie on jest, to w zakładce setting find my phantom, on wtedy
Z GPS-a korzysta. Szkoda, że nie ma tej lepszej mapki. No ale zobaczmy, na ile to jest w ogóle dokładne. Jak widzicie, Phantom stoi tutaj, niedaleko. Czy jak faktycznie podejdę do niego, to czy go odnajdę? No, powiedzmy, że zbliżam się. Phantom jest tu. No, zobaczcie, jesteśmy tutaj. No. Trzeba by to przetestować, żeby kiedyś ktoś schował może tego fantoma. O, teraz się pokryliśmy. Zobaczmy, jak będziemy odchodzić. Jak bardzo na bieżąco to będzie pokazywało. No faktycznie, w miarę na bieżąco to pokazuje, że się oddalamy od niego. No, myślę, że można by go odnaleźć. Tylko zastanawiam się, jak on to, na jakiej zasadzie to działa. A jakbym wyłączył na przykład aparaturę, czy to jest ostatni punkt, gdzie go widziano? Powiedzmy, że wyłączę tą aplikację. No, nie jestem teraz połączony z Phantomem. Włączam sobie tą aplikację fantomowską. Where's my Phantom? Czyli wydaje mi się, że chyba tam, gdzie wylądował, to tam go będzie pokazywało. Oczywiście GPS-a musicie mieć włączonego. No dobra, kropka jest. To by się zgadzało. Tylko na jakiej zasadzie on z tego korzysta? No jak wyłączyłem baterię? Teraz wyłączyłem baterię. Dobra, wyłączyłem baterię w Phantomie. Zrobimy inny myk. Przeniesiemy Phantoma w inne miejsce. Ciekawy jestem, z czego on to bierze. Czy z GPS-a, czy... Czyli co, rozumiem, że jak ktoś ukradnie mi Phantoma i go włączy, to będę widział, że tam jest włączone? No dobra. Kładę sobie go tutaj w ścieżce. Wracam do tableta i generalnie nie powinien pokazywać, że jest w tym samym miejscu. Jeśli tak by to działało, to szczerze powiem, mega fajnie. Bo faktycznie jak wam gdzieś spadnie, ucieknie albo coś, to bez problemów go powinniście znaleźć. No, wyłączam aplikację. Włączam jeszcze raz. On jest teraz podłączony. Aparaturę wyłączyłem wcześniej. I włączam jej. Pokazuje mnie. Pokazuje Phantoma. No ale pokazuje go w tym samym miejscu. Troszkę nam ta kropka odleciała na bok. Czyli co? Z GPS-a by korzystał? No
No dobra, czyli tak, ja jestem tutaj, kropka to jest Phantom, a zobaczymy jak go, czyli tak, wyrzucam tą aplikację. Phantom teraz był oddalony jakby od tej drogi. Zobaczymy, czy teraz kropka się przeniesie w inne miejsce. No, wyłączyłem sobie Fantoma. Może nie będę was zanudzał, jak idę. No, położyłem go teraz jakby z drugiej strony. No i teraz zobaczymy, czy będzie z drugiej strony to pokazywał. Dobra, jestem już przy tablecie. Teraz jest z tamtej strony łąki. Odpalamy. O. Zrzućmy całkowicie tą aplikację. Odpalamy ją jeszcze raz. Na nowo. Setting. To było gdzieś tam niżej. Final Phantom. No i generalnie powinien teraz Phantoma pokazywać bliżej tej drogi. No i faktycznie tak jest. Wcześniej ta kropka była tu. Teraz jest tam. Czyli korzystasz z GPS-a. Przemieszcza się. To w zależności od tego, ile satelit tam złapał. No ale generalnie to nam działa. A teraz co? No tak. Teraz to ja nie będę miał podglądu z kamery, nic w tym stylu. Tak, dobra. Włączam aparaturę. Włączam ten moduł radiowy. Pasowałoby, żebym się do niego teraz podpiął. Powinienem go za chwilę znaleźć. Można zobaczyć, co wykrywamy na łące, jakie sieci internetowe. Co, nic. No nie chcę na razie znaleźć Phantoma. O, znalazłem nam Phantomika. No tutaj już program miałem odpalony. No jest. Pokazało się coś. No i dobra, tylko gdzie ja teraz jestem? Gdzie ja stoję? Już sobie to ogarnę. O, ja tu stoję. Nie chce mi się po niego nawet iść. 10 metrów. No powiedzmy, że 10 metrów. Na wysokości 30 metrów, dobrze. Szybko. I coś nam się nie poleciało. No, Phantomik przy starcie się przewrócił, ale nie chce mi się po niego nadal iść. Po co mam chodzić, jak może latać, nie? Odpalimy go z aparaturki. I z aparaturki sobie tu przelecimy nim.
Dobra, może bym sobie w końcu polatał FPV. Connection broke. Ok. Połączenie się zepsuło. Powinien się generalnie za chwilę odnaleźć. Jest. Odnalazł się. Super. I teraz mamy w czacie rzeczywistym, tak? Dobra, no to co? Mi zostało 36% baterii na 4 minuty latania, więc włączam nagrywanie. No i latam. Także do... Generalnie to do następnego razu.